Cześć, witajcie! Ja jestem Oliwier LL, a w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek na podwórku. A z tego powodu, że dni się robią coraz cieplejsze i coraz bardziej słoneczne, możecie się już spodziewać, że jakieś inne odcinki też będą na tarasie albo ogródku. Prawdopodobnie już niedługo będą recenzje Lego na moim kanale. I prawdopodobnie też będą na ogródku, jak będą słoneczne dni. No, ale na tym stole to raczej nie będę budował. Bo popatrzcie, jakie tutaj są szpary. Wszystkie klocki pogubię. A w dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić kolejną moją konstrukcję z LEGO Technik. Ta konstrukcja nazywa się suszarka na pranie. Jakoś tak na razie jej nie mogę wymyślić stałej nazwy, ale myślę, że jeżdżąca suszarka na pranie będzie raczej dobrym pomysłem. No i nie przedłużając, zabierzmy się za opisywanie tego oto tutaj karykaturalnego pojazdu z LEGO Technik. Jak widać, jest bardzo wysunięty do tyłu, ma bardzo wąską gąsienicę i jest bardzo szeroki na boki. Ja już go testowałem, gdzie mogę tym jeździć i powiem wam, że sobie świetnie radzi na kamyczkach. Tutaj są takie wzmocnienia. O, tutaj silniczki są bezpośrednio do kół. Z tyłu to tak wygląda i powiem wam, że on, jak startuje ten pojazd, to przy starcie się podnosi w taki oto sposób. Jak mogliście już zobaczyć, gąsienice są bardzo luźno. Oczywiście najlepiej by było, gdyby te gąsienice były tak ciaśniej, żeby tak nie latały, jak teraz widzicie. A dlaczego muszą być ciaśniej? No bo jak są ciaśniej, to nie spadają właśnie z tych kółek. A teraz często spadają. No ale nie mogłem zrobić inaczej, no bo ta konstrukcja jest taka, że jakbym zabrał jeden czy dwa te dingsy, to natomiast by ciężko koła chodziły i nie byłby taki szybki. Tutaj, jak widać, na górze jest cały akumulator, z tyłu jest radarek, no i dwa przerośnięte badyle do wieszania prania. Już wam właśnie pokazuję, jak te badylki wyglądają. Są nawet całkiem wysokie. No i jak zauważyliście, mam nowy statyw, który płynnie się podnosi, bez żadnego szurania. No i tutaj sobie weźmy ubranko plastusia. Tutaj mamy te rękawki, tutaj sobie nałożymy o w ten sposób. Tutaj, chodź tutaj, niech się to nałoży. O, jakoś w ten sposób. Mamy nałożone w ten sposób. No i co? Myślę, że idziemy suszyć. No ale zaraz, zanim przejdziemy suszyć, to chciałbym odpowiedzieć na wasze pytanie. Bo w komentarzach piszecie, dlaczego nie ma plastusi tak długo? A ja wam odpowiem, dlaczego nie ma tych plastusi. No bo poszły te ubranka do prania i muszą teraz się wysuszyć. No to idźmy suszyć im ubranka.
jesteśmy już z powrotem na naszym stoliku tarasowym. Plastusią już wysuszyliśmy ubranka. Jak widać, troszeczkę się ubrudził. Ubranko już jest suche. Sprawdźmy teraz, jak silniczki będą wyglądać od spodu. Nie wiem, czy wy to tutaj dobrze widzicie. No, teraz to widzicie. Jak widać, są tutaj tak troszeczkę porysane. No ale i tak raczej nie będą wpinane na study. No i tak w pełnej okazałości prezentuje się nasza wyścigowa suszareczka. Teraz sobie sprawdźmy od spodu. Gąsienice już wychulane, no. Po tylu rajdach terenowych ze wszystkimi pojazdami. Bo to są cały czas te same gąsienice. I uwaga, uwaga! Cały czas to są te same klocki i te same silniczki. Już widzicie, ile różnych ciekawych rzeczy można zbudować z takiej kopy klocucha, niewielkiej kopy. Jak widać, po kilku delikatnych podtopieniach silniczki jeszcze działają, choć są podniszczone. I to tyle, jeżeli chodzi o cały ten pojazd. I jeżeli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze mnie nie zasubskrybowaliście, to śmiało zasubskrybujcie. Was nic to nie kosztuje, a dla mnie to tylko przyjemność. Mam nadzieję, że ten odcinek z tym pojazdem wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!